postanowiłem zajmować się od strony organizacyjnej. Najpierw to była pomoc kolegom artystom, a później tak zwany biznes, show biznes. Ja jestem show biznesem. Wychodzi mi różnie, bo to zależy się od tego, jak reaguje Polonia, a się bardzo staram. Zachęcam, żeby na przykład pić w barze, bo wtedy domy polskie odżywają. Żeby chodzić do kościołów polskich, bo wtedy kościoły nie zamykają. Żeby kupować pierogi, to wtedy delikatesy polskie istnieją. I tak wszystkie inne rzeczy, które nam towarzyszą w Stanach i Kanadzie. Ale wracając do dzisiejszego wieczoru, koncert jest zupełnie wyjątkowy, bo każdy przyjazd zespołu, który dzisiaj jest gwiazdą, jest dla mnie osobistym zupełnie przeżyciem. Są to koledzy, których obserwowałem od początku swojej kariery, ich kariery, którzy osiągnęli nieprawdopodobne wyżyny w swojej działalności. Kolejne płyty to udowadniają i te płyty są w sprzedaży Państwu w przerwie i po koncercie będą mogli je nabyć, uzyskać autografy, zrobić sobie zdjęcia, porozmawiać z artystami. Drodzy Państwo, dwa słowa. Przed Państwem gwiazda dzisiejszego wieczoru, zespół Kombi! Nie śpiewacie,
Radio, Radio, Radio.